Radio Spektrum. Radio Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wielkie dzięki, dobry wieczór, że Państwo jesteście i to w takiej ilości. Chyba się nawet w najweselszych snach organizatorzy nie spodziewali, że to tak będzie. Chcę podkreślić i powtórzyć rzeczywiście za tym, co Kazio opowiedział, że kiedy zaproponował mi te wykłady, zgodziłem się właściwie nie bardzo myśląc, czy chcę, czy nie chcę. Powiedziałem natychmiast tak, ale nie wiedziałem, co mnie czeka i teraz nie wiem, czy sprostam wyzwaniu, no ale zrobię, co w mej mocy. Mamy więc przed sobą cztery wykłady z cyklu, który zatytułowany jest tyleż ogólnie, co intrygująco filozofia i literatura. Ja natomiast trochę nie tyle zmieniłem, ile może przesunąłem akcenty tego tytułu w stronę taką, mianowicie rzecz będzie się nazywała antropologia i fikcje. Oczywiście niewiele to zmienia w tym sensie, że te pojęcia są również wieloznaczne i płynne. O tym zresztą za chwilę. Natomiast na początek krótki nawias, bo jest to pierwszy wykład, jak słyszeliście Państwo, z czterech, bo tyle stanowi całość tych wykładów. I tu muszę krótki nawias dać. Otóż jak wskazuje, czy wskazywałaby logika tego typu wykładów, dzisiejszy wykład powinien, czy pierwszy wykład powinien być takim typem rozbiegówki. Wykład inauguracyjny powinien w całości zostać poświęcony właśnie zarysowaniu wstępnych założeń całej serii tych wykładów, wprowadzeniu na scenę, tu już dosłownie, no podstawowych pojęć, haseł z elementarza, tak żebyśmy wiedzieli, w co gramy, tak żebyśmy mieli to rusztowanie teoretyczne, metodologiczne dobrze przygotowane. Ale mamy tylko cztery spotkania i mówiąc całkiem zwyczajnie, po prostu zrobiło mi się żal tego, żeby dzisiejszym wykładem zanudzać Państwa teoretycznie i mieć tylko trzy wykłady na samą literaturę. W związku z tym w porozumieniu z Kaziem postanowiłem ugrać dwie rzeczy naraz, więc będzie dzisiaj dwa w jednym. Spróbuję bardzo krótko, postaram się nudzić naprawdę jak najkrócej, 20 minut, może ciut więcej. No jednak pewien zestaw z elementarza musi tutaj się pojawić. Góra do pół godziny poświęcić tym preliminariom, natomiast całą resztę już tekstowi, o którym za moment powiem. Zresztą on chyba nie jest niespodzianką, bo był awizowany na stronie. Także parę zdań o idei ogólnej tych wykładów. Otóż w trakcie tych czterech spotkań chciałbym zająć się dość skomplikowanymi i niejednoznacznymi związkami antropologii kultury i tekstu literackiego. No dobrze, ale na czym te związki polegają i co to bliżej znaczy? Sama kwestia uchodzi w antropologii kultury za w zasadzie nieco passé, nieco demodé, trochę już przepracowaną, trochę już nawet nieco anachroniczną, co najmniej od, no powiedzmy, 80. lat kultury u nas, jak zawsze nieco później, z pewnym spóźnieniem mówiło się i mówi o zwrocie literackim w antropologii. Odsłaniano na różne sposoby, tu nazwiska Jamesa Cliffoda czy Clifforda Geertza, rozmaite formy pisarstwa antropologicznego. Minęło już naprawdę sporo lat, nie liczyłem dokładnie, bodaj z 30, od tego sławnego bałmotu Geertza, mianowicie co robi etnograf, pytał on w swoim jednym z ważnych tekstów. On pisze, sam sobie odpowiadał. Co to znaczy? Tekst jest dość prosty i nawet i lekko śmieszny, natomiast konsekwencje tego śmieszne nie są. Mianowicie uzmysłowił nam Clifford Geertz, że antropolog mówi prozą, że antropologia mówi prozą, choć niekoniecznie i nie zawsze o tym wiedziała. To oznacza ni mniej, ni więcej, że jak mówię, dzisiaj jest to już pogranicze banału, ale w momencie, kiedy on to napisał, takim banałem nie było. Zresztą świadectwem tego liczne polemiki z jego myślą. Oznacza to najkrócej mówiąc, ta proza antropologiczna, że czymkolwiek zajmowałby się antropolog w terenie, jakimkolwiek tematem, czy w rozumieniu klasycznej antropologii, czy bardziej współczesnej, tym finalnym produktem i tak zawsze będzie co? Książka, tekst, zapis, pismo. Czyli mówiąc krótko, fikcja.
Gates dodawał za każdym razem serious fiction, poważna fikcja, chcąc wyraźnie zaznaczyć, że odwołuje się tutaj do źródłowego łacińskiego fictio, czyli nie na oznaczenie czegoś, jak zwykliśmy w potocznym języku mówić, czegoś fałszywego, zmyślonego, przekłamanego, ale czysto technicznie, na oznaczenie czegoś, co jest skonstruowane, co jest zrobione, wytworzone, sfabrykowane, można powiedzieć, gdyby znowu nie te przydźwięki fałszu, które brzmią w tym słowie. Ta fabrykacja mogłaby się odnosić do fabryk angielskiego, czy materii, czyli tego, co zostaje, mówiąc krótko, po pracy antropologa. Kiedy więc powiada Gates, że antropolog pisze fikcję, to nie oznacza to i nie chce on powiedzieć, że antropolodzy bredzą jak potłuczeni, że wymyślają rzeczywistość w swoich tekstach, albo że stają się niniejszym pisarzami. To w ogóle nie o to chodzi. Mówi on o dwóch rzeczach, czy chce raczej dwie rzeczy nam uprzytomnić. Że pierwsza, że to coś, co się nazywa odejściem od paradygmatu naiwnego realizmu, jest faktem, że nie jest tak, że antropolog w swoich pismach po prostu kseruje rzeczywistość, której doświadcza, ale ją po prostu tworzy, wytwarza, że innymi słowy proza antropologiczna nie jest tym standalowskim zwierciadłem, które przechadza się po gościńcu. Po drugie oznacza to, że rzeczywistość kulturowa w ich tekstach jest skonstruowana, jest wytworzona, można by rzec, napisana, a to oznacza, że w wytwarzaniu prawdy tutaj albo dajcie sobie Państwo cudzysłów, albo nie, w zależności kto, z której frakcji metodologiczno-filozoficznej jest, pracują nie tylko pieczołowicie pozbierane fakty, czyli ten terror, triumf faktu jest już za nami, ale pracują rozmaite mechanizmy retoryczne, których niekoniecznie antropolodzy byli, a po części są świadomi. Inaczej mówiąc, że forma tekstu, gatunek, tryb wypowiedzi, model nie jest nigdy niewinny poznawczo, że nie jest rodzajem takiej neutralnej czapki nałożonej na jakoby właśnie surowe, prawdziwe fakty. Inaczej mówiąc, że forma jest, że forma staje się w jakimś sensie treścią. To jest taki, zarysowałem oczywiście w paru prostych zdaniach, taki model, który związków antropologia, literatura dość już chyba, jak mówię, uklepany w antropologii. Nikt specjalnie się już chyba tym nie przejmuje i do tego nie zwraca. Ja mam trochę inny pomysł na rozumienie tych związków i między innymi właśnie wypadkową tego będą te nasze wykłady. Paweł szczęśliwie trochę z tego, co miałem w tej części wstępnej powiedział, więc jak najkrócej już tylko o tych dwóch, to muszę zasygnalizować, antropologia i fikcję, co to jest. Czymże jest ta antropologia, o której myślę, marzę i lepiej czy gorzej uprawiam, co to za zwierzę jest. Oczywiście nie ma i nigdy nie było, wbrew niektórym, jakiejś jednej zniewalającej definicji terminu antropologia, to tylko czasem sugerujemy biednym studentom, wkładamy do głowy, że coś takiego istnieje, ale to paru tu widzę, to jest nieprawda. Nie przejmujcie się tym. Antropologia, tak jak ją tu pojmuję dzisiaj i za dwa miesiące i dalej, jest taką oto konstrukcją intelektualną. Otóż twierdzę, że antropologia nie ma swojego przedmiotu. Tak jak historia, wiadomo, zajmuje się przeszłością, historia sztuki, jak sama nazwa wskazuje, sztuką itd., literaturoznawstwo, literaturą. Antropologia nie ma swojego przedmiotu. Jest, tak jak ją tu rozumiem, raczej szczególnym typem spojrzenia na przedmiot, szczególnym typem nastawienia, szczególną postawą wobec rzeczywistości. Gdyby było więcej czasu, mógłbym o tym trochę więcej powiedzieć, ale myślę, że to wyjdzie chyba z naszych spotkań. Po drugie, i to bezpośrednio nawiązuje do tego, o czym Paweł mówił, jest, a w każdym razie chce być taką owocną, poznawczą hybrydą rozumu, a więc nie boi się, nie brzydzi analizy i wyobraźni. Mówiąc najkrócej, jest i chce być sztuką interpretacji znaków kultury, czy też, jak powiedziałby Wilhelm Dilthey, nieco już dzisiaj zapomniany, mówił to w języku jeszcze chyba XIX-wiecznego idealizmu, obiektywizacji ducha ludzkiego.
I tak też rzeczywiście rozumiem antropologię. Chciałbym ją bardzo umieścić w takim też już nieco terminie zapomnianym, lekko nawet budzącym może i zażenowanie i śmiech, mianowicie w niemieckim terminie Geisteswissenschaft, czyli naukach o duchu. Oczywiście wiążą się z tym pewne kłopoty. Czytanie nie jest zadaniem łatwym i to reagowanie swoim responsem na tekst, w tym w naszym przypadku, jest sporym wyzwaniem, jest zadaniem ryzykownym. No, pamiętać trzeba, że każda interpretacja jest, bo być musi, przekładem, translacją, transkrypcją tego, co interpretowane na inny język. No a jeśli tak, no to powie to Państwu każdy dobry tłumacz, no nie ma nic za darmo w tej zabawie. Coś się traci, coś się zawsze zyskuje. Rezultat końcowy też znowu jest, bo być musi, lepszą czy gorszą metaforą, a w moim przekonaniu nie istnieje ostateczna instancja odwoławcza w typie, nie wiem, sądu arbitrażowego czy sądu najwyższego, który mógłby nam zagwarantować, że mówimy prawdę albo powiedzieć, że tak nie jest. Jasne jest w związku z tym, że w tej mojej wizji antropologii już pisanej, uprawianej, obcy mi jest jak najbardziej stanowisko, które można nazwać takim maksymalizmem poznawczym. Nie twierdzę, że to, o czym mówię, jest, musi być tą właśnie sferą poznań ostatecznych i niekorygowalnych. Wydaje mi się, że przeciwnie, że mam świadomość i to mocno, może nawet za mocno, że pracuję tu w pewnej polifonii, w pewnej sekwencji głosów i dorzucam tylko lepiej, gorzej. To już nie do mnie należy głos, swój głos do tych głosów, które istnieją już. Teraz jak najkrócej. Dwa fikcje, może jeszcze krócej. Czym są dla mnie literackie fikcje? To się odnosi do tego, co dzisiaj i do tego, co będziemy, o czym będziemy dalej mówić. Jak je tu tutaj rozumiem. Znowu nie mam zamiaru zanudzać Państwa mnożeniem definicji, referowaniem, no to już wiemy chyba. Potężnej przecież literatury teoretycznej na temat statusu ontologicznego i epistemologicznego fikcji. To są hektary tekstów i nawet na samo streszczenie myślę, że tych czterech wykładów by nie wystarczyło. Więc nie chcę tu wymądrzeć się na temat ontologii fikcjonalności, mówić o reprezentacji, teoriach mimesis, o światach, teoriach światów możliwych, fascynujące skądinąd rozważania, czy nie wiem, odgrzewać koncepcję quasi-sądu Wingardena itd. itd. Pomyślałem, że można by coś może ciekawszego zrobić i bardziej atrakcyjnego dla publiczności, posłużyć się tekstami tych, którzy coś wiedzą o literaturze, bo parę rzeczy w życiu napisali i to wydaje się nie najgorzej. Mianowicie chciałem odwołać się do noblistów, do trójki chyba noblistów i to też dość przewrotnie, mianowicie nie tylko do ich tekstów rozrzuconych, że tak powiem, ale do ich przemów, do ich tekstów, wykładów, tak zwanych wykładów noblowskich. Bo wydaje mi się, że to są te szczególne momenty, kiedy pisarz, poeta nagrodzony Noblem, no czuje się w obowiązku powiedzieć, jak jest naprawdę. Nie ściemniać, nie dawać w przypisach to, o czym myśli naprawdę, ale powiedzieć, jak jest. Pierwszym będzie bliskim z pewnych powodów, wydaje mi się, że w jakiejś swojej części pisarz antropologiczny, poeta antropologiczny, też brakuje mi czasu, żeby to bliżej usprawiedliwić, Czesław Miłosz. Jest to znany fragment z jego mowy noblowskiej. Czym jest ten zagadkowy impuls, który nie pozwala zadomowić się w tym, co dokonane, skończone? Myślę, że jest to poszukiwanie rzeczywistości. Słowu temu nadaje znaczenie naiwne i dostojne, nie mające nic wspólnego z filozoficznymi sporami ostatnich stuleci. Jest to ziemia widziana przez Nilsa z grzbietu Gąsiora i przez autora łacińskiej Ody z grzbietu Pegaza. Niewątpliwie ta ziemia jest i bogactw jej żaden opis nie potrafi wyczerpać. W innym miejscu, dopowiadając to, co mówił w Sztokholmie, mówi Miłosz o strategii poetyckiej, że jest to, też oczywiście bardzo znany fragment, że jest to namiętna pogoń za rzeczywistością, a wiersze to wciąż ponawiane próby ich uchwycenia. To jest jedno rozumienie literatury bliskiej. Myślę, że z częścią wywodów Miłosza zgodziłby się inny noblista, Mario Vargas Llosa. W jego z kolei mowie noblowskiej
też, choć nieco na inny sposób, dochodzi do głosu poznawczy wymiar literatury. Także to awizowane wcześniej osobliwe współistnienie w niej prawdy i zmyślenia tego goetheańskiego Dichtung und Wahrheit. Literatura, pisze Liosa, opacznie przedstawia życie, opacznie, a jednak pozwala lepiej je zrozumieć, połapać się w labiryncie, w którym się rodzimy, błąkamy i umieramy. Dzięki niej częściowo przynajmniej odczytujemy hieroglif, jakim jest istnienie dla ogromnej większości istot ludzkich, przynajmniej dla tych z nas, którzy mamy więcej wątpliwości niż pewników i przyznajemy się do zagubienia wobec transcendencji, losu, jednostki, zbiorowości, duszy, sensu lub bezsensu historii tej i tamtej strony racjonalnego poznania. W innym jeszcze tekście, który zresztą nadał tytuł jednemu ze zbiorów jego esejów, mówi wprost Liosa o literaturze, o tekście literackim, o opowieści przede wszystkim, jako prawdzie kłamstw. A więc o tej przedziwnej zdolności literatury, która jest z jednej strony zmyśleniem, kłamstwem, fikcją, w tym już literalnym sensie, jest to coś, co jest wymyślone, ale która ma moc o paradoksie docierania do prawdy. I na koniec jeszcze z innej zupełnie, świadomie wyciągnąłem z zupełnie różnych parafii tych pisarzy i poetów. I jeszcze chyba najbliższa nam czasowo Herta Miller, Moja miłość. Smutna, liryczna, drapieżna, z niepoczytalną zupełnie wrażliwością, która przypomina zdartą skórę. Ktoś, kto czytał Hertę Miller, choćby jeden tekst, wie, o czym mówi. I otóż w swoim przemówieniu noblowskim mówi ona tak. Stojąc tutaj w Sztokholmie, obok siebie, ten wątek stania obok siebie, to jest niebywały zupełnie, który jest taką nitką, która przenika całą jej wypowiedź, ponieważ wiemy, co ma na myśli. Herta Miller była przez naście czy 10 lat upokarzana, gnojona przez bezpiekę rumuńską. I pisząc wtedy, za czasów Rumunii Czałczesku, w najśmielszych snach do głowy by jej nie przyszło, że może znaleźć się w Sztokholmie i przemawiać do tak wielkiego i również i królewskiego audytorium. A więc stojąc tu w Sztokholmie obok siebie, znowu mam wielkie szczęście, ponieważ ta nagroda pomaga zachować pamięć o planowym niszczeniu ludzi, pamięć o represjach. Zachować ją w umysłach tych, którzy je przeżyli i opowiedzieć o niej tym, którzy ich, dzięki Bogu, przeżyć nie musieli. Literatura nie może tego wszystkiego zmienić, ale może, nawet jeśli po fakcie, wynaleźć w języku prawdę, która pokaże, co się dzieje w nas i wokół nas, gdy wykolejają się wartości. Mamy więc literaturę rozumianą kolejno jako poszukiwanie rzeczywistości, jako oksymoroniczną prawdę kłamstw i jako, jak u Herty Miller, wynajdywaną w języku prawdy. Znaczące jest, jak mi się wydaje, to ścisłe, dialektyczne powiązanie fikcji i rzeczywistości, zmyślenia i prawdy. Również znaczące jest to i dlatego rzecz prosta wybrałem te fragmenty, że każda z tych wypowiedzi podkreśla właśnie na różny sposób, przecież na inne, to są trzy zupełnie inne osobowości, trzy zupełnie inne literatury. Esencjalny, głęboki sens poznawczy tekstu literackiego. I właśnie gdzieś w horyzoncie tych wypowiedzi mieści się najogólniej rzecz biorąc moje myślenie o literaturze. Literaturze więc nie jako obiekcie estetycznym, ale pewnej strategii poznawczej celującej w to, co rzeczywiste. Mówiąc w ten sposób, zależy mi na tym, żeby w ciągu tych czterech spotkań wyjąć literaturę spod filologicznego klosza i blisko związać z życiem. Używając może dość grubych metafor, tekst literacki widziałbym może nie jako zwierciadło, to standalowskie, ale raczej jako szkło powiększające ważnych pytań egzystencjalnych. Inaczej mówiąc, w proponowanych czterech wykładach chciałbym pokazać literaturę nie tylko, choć też, jako język, nie tylko jako przedmiot, choć też, poznania, ile raczej jako szczególne źródło poznania, jako zapis doświadczenia, jako trop rzeczywistości, jako miejsce rozpoznania tego, co istotne. W związku z tym dość oczywiste, że interesują mnie nie tylko i nie przede wszystkim funkcje estetyczne literatury,
poetyka dzieła. Zresztą nie ma tu co odgrzewać starych kotletów. To zostało już lepiej, gorzej, raczej chyba lepiej niż gorzej, opisane przez literaturoznawstwo. Ale przede wszystkim jej możliwości poznawcze. Inaczej mówiąc, zajmuje mnie to, i już od dzisiejszego wykładu, jak światy wyobrażone, jak fikcje mogą problematyzować, opracowywać, niekoniecznie udzielać prostych odpowiedzi na wielkie pytania antropologiczne i zgłaszać w ten czy inny sposób swoje roszczenia do prawdy. I już na koniec postaram się sprawdzić zasadność. Taka jest teza, można się z nią zgadzać, nie zgadzać, ale stawiam taką mocną tezę na dzień dobry. Mianowicie zasadność pewnej frapującej mnie od wielu lat tezy postawionej przez świetnego filozofa politycznego brytyjskiego Johna Greya, który pisząc, nawiasem mówiąc, na marginesie swojego komentarza, uwag, glos o Fernando Pessoa, o wielkim dziele wielkiego Portugalczyka, pisze w pewnym miejscu tak. Niektóre prawdy można powiedzieć tylko w fikcji literackiej. To tyle, jeśli chodzi o te konieczne preliminaria. I na koniec jeszcze uwaga czysto techniczna. Otóż układ zdarzeń będzie następujący. Każda z kolejnych czterech odsłon, tak to wymyśliłem i zaplanowałem, będzie poświęcona wnikliwej lekturze jednego i tylko jednego tekstu literackiego. Chciałem uniknąć generalizowania i sprawdzić te, zdaję sobie sprawę, dość mocne tezy i sądy, które być może nie każdy, zwłaszcza z literaturoznawców, z teoretyków literatury, przyjmuje i może by mnie tu chętnie już pogonił w tym momencie, no ale no tak łatwo się nie dam, jednak mam te półtorej godziny, więc zrobię co mogę. Otóż wydaje mi się, że właśnie w ten sposób będzie można wiarygodnie zobaczyć w praniu, w robocie konkretnej, a nie w ogólnych słowach, co oznacza to, może i dziwne dla zwłaszcza tych, którzy się zajmują profesjonalnie literaturą, antropologiczne czytanie literatury. I poszczególne tytuły zostały dobrane tak, by z jednej strony wyraziście zaprezentować jeden z tematów fundamentalnych, tak mi się wydaje, tematów poznania antropologicznego, z drugiej uwrażliwić na związki z innymi, antropologii z innymi dyscyplinami humanistycznymi. Jakie to będą tematy? I dlaczego te, a nie właśnie inne? Tutaj poszedłem na skróty trochę i posłużyłem się pomocą naukową w postaci bardzo krótkiego, acz mądrego i zabawnego, chciałoby się powiedzieć jak zawsze, eseju Leszka Kołakowskiego pod tytułem Kompletna i krótka metafizyka. Innej nie będzie. Innej nie będzie. To znaczy nie ja się jąkam, tylko Kołakowski tak. Innej nie będzie. Innej nie będzie. W tekście tym pisze Kołakowski tak, cytuję dosłownie. Na czterech węgłach wspiera się ten dom, w którym patetycznie mówiąc duch ludzki mieszka. A te cztery są rozum, Bóg, miłość, śmierć. Nie ukrywam, że bliska mi jest taka właśnie akcentująca mocno wymiar metafizyczny perspektywa myślenia o człowieku, no i rzecz prosta o literaturze. Dla potrzeb naszych spotkań zmodyfikowałem nieco ten wyjściowy kwartet pojęć, idei, tematów i w moim układzie on będzie wyglądał tak oto. Zaczniemy od dzisiaj, od sztuki, a więc sztuka na początek, historia za chyba tam dwa miesiące, miłość zostaje i religia, bo o Bogu bym nie śmiał mówić, choć oczywiście też tam się pojawi. Każdy z tekstów literackich wziętych kolejno pod lupę będzie próbą problematyzacji też właśnie tych czterech zagadnień. To jest jedno kryterium, a drugie było takie, zależało mi, żeby wziąć utwory, teksty dość nieoczywiste. No można by oczywiście, zdajecie sobie Państwo sprawę, no mówić cztery razy o Dostojewskim albo z wielką ochotą o Melville'u bym coś powiedział, o Hölderlinie. Jasne, ale chciałem wybrać teksty, wydaje mi się, może nieoczywiste, a jeśli znane, to może nie będące na topie giełdy literackiej czy jakiejkolwiek innej. Wydaje mi się, że są to utwory wybitne, a tak jak w przypadku dzisiejszego tekstu, wręcz teksty arcydzielne.
To tyle na początek i przechodzę już żwawo do rzeczy. Dzisiejszy wykład, tak jak wspomniałem, poświęcony będzie sztuce. Punktem wyjścia naszych rozważań będzie niezwykłe opowiadanie duńskiej pisarki Karen Blixen pod tytułem Uczta Babette. To jest bardzo nieduży tekst, średnich rozmiarów opowiadanie, w okolicach 40 paru stron. Rzecz ukazała się pierwotnie w zbiorze takim Anecdotes of Destiny z 1958 roku. Polskie tłumaczenie po wielu, wielu latach, bardzo dobre pióra Wiesława Juszczaka, ukazało się w 1995 roku. Przypomnę jeszcze tylko, że baronowa Blixen, bo i tak o niej mówiono, nazwisko ma po mężu i po baronie Blixenie, pisała też przez długi czas zresztą pod pseudonimem Isaac Dinesen. To jedna z kilku pisarek XX wieku, wspaniałych, wielkich, które można postawić śmiało obok Virginia Woolf, bodaj najbardziej znanej, czy może mniej znanej, ale też, to kolejna moja miłość, się przyznam, też myślałem o tym, czy w kolejnym wykładzie o niej nie powiedzieć, ale chyba nie, Marguerite Yourcenar. Blixen znana jest u nas, jak chyba wiecie Państwo wszyscy, głównie z Pożegnania z Afryką i chyba bardziej z filmu niż z tekstu, natomiast mniej chyba z opowiadań. Mamy do czynienia z naprawdę dużej klasy autorką, z dużej klasy pisarką. Hannah Arendt, która jak wiemy nie jest kobietą dość powściągliwą i nieskorą do entuzjazmów i emocjonalnych sądów, nazwała Karen Blixen Szeherezadą współczesności, zwracając uwagę na jej rzeczywiście niepoczytalny talent fabulacji. Uczta Babette jest w moim i zdaje się nie tylko w moim przekonaniu, w jej twórczości czystą perłą, to jest niekwestionowane arcydzieło. Przyjrzyjmy się teraz krótko temu opowiadaniu. Fabuła wydaje się dość nieskomplikowana. Mamy tutaj narysowany taką cienką kreską portret skromnej wspólnoty, czy niektórzy mówią nawet sekty może religijnej, choć może to zbyt mocne słowo, zagubionej gdzieś tam na norweskiej prowincji. Mamy kilka niezbyt wysokich lotów, może emocjonalnych, zapętleń uczuciowych, bez jakichś ognistych porywów, a wreszcie mamy potężną kodę fabularną, kulminację w postaci tytułowej uczty. Pozornie nic nadzwyczajnego, prawda? Żadnych dramatycznych zwrotów akcji, żadnych postawionych wprost w tekście pytań, tych, o których mówiłem, tych mocnych, ważnych, fundamentalnych, tak jak na przykład, żeby podać kilka trywialnych, w sensie oczywistości przykładu typu kwestia problem czasu, czy tajemnica, zagadka czasu w Czarodziejskiej Górze. Prawda? Wydaje się, że po latach coraz bardziej ta kwestia nas zajmuje w Czarodziejskiej Górze, a nie umizgi Kastorpa do Klawdii Szosza, czy nawet te dęte tyrady Nafty i Settembriniego. Czy powiedzmy śmierć w tekście, w arcydziele Tołstoja, śmierć Iwana Ilicza itd. itd. Tutaj nie ma takich prostych pytań, które stawia ten tekst expressis verbis. Czytając to bez takiego ożywienia filozoficznego, można by powiedzieć, że jest to taka trochę obyczajowa, zanurzona w historii, dobrze skrojona, to prawda, rzemieślnicza fabuła. Spróbujemy w związku z tym, żeby trochę rzecz rozjaśnić i żeby tę filozofię gdzieś tam odpomnieć i o sztuce opowiedzieć, rozkręcić tę opowieść na śrubki. Rzecz dzieje się w Norwegii w drugiej połowie wieku XIX w miasteczku Berlevåg. U stóp fiordu o tej samej nazwie żyje, tak jak mówię, pobożna sekta, wspólnota założona w 1850 roku przez luterańskiego pastora. Wierni tej kongregacji żyją skromnym, ubogim życiem, wyrzekają się, jak mówi narrator, rozkoszy tego świata, cytuję dosłownie, bo ziemia i wszystko, co ziemskie, było dla nich rodzajem ułudy. W tym ułożonym, takim wprzód ustanowionym, do bólu przewidywalnym życiu dzieje się praktycznie w kółko, dzień po dniu to samo. Ustalone codziennym trybem zajęcia, popołudniowe herbatki, lektura pisma, zebrania kongregacji, obiad za każdym razem z tym samym menu, pomoc najbiedniejszym i wreszcie bodaj taki wisienka na torcie, co niedzielna msza skazanie. W zasadzie tyle. Niezmącona niczym przez lata codzienna rutyna. I wyłomem w tej zwyczajności stają się trzy nieoczekiwane wtargnięcia obcych w ten świat. Trzy
dynamizujące zdarzenia, całą akcję. Najpierw pojawia się pewnego dnia w miasteczku młody oficer, Lorenz Löwenhielm, z pobliskiego garnizonu i z punktu zakochuje się w jednej z dwóch córek pastora, których imiona Marcina i Filipa nawiązują do dwóch, czy są refleksem, odbiciem dwóch wielkich reformatorów religijnych, tak nazwał je pastor, na cześć Marcina Lutra i Filipa Melanchtona. Ten pewny siebie Lovelas, mówię o Löwenhielmie, żyjący pełnią życia, próbuje zdobyć miękną Marcinę, ale w rozmowie z nią, w zderzeniu z jej eterycznością, traci odwagę i rezon. I rozumiejąc, że nic tu po nim, nic nie wskóra, odjeżdża. Na koniec udaje mu się wykrztusić sentencjonalnie, bo tutaj ważny tekst, który się powtórzy w innym opakowaniu jeszcze, bo tutaj dowiedziałem się, że los jest nieubłagany i że na tym świecie są rzeczy niemożliwe. Następnie pojawia się, i to z samego Paryża, wybitny tenor Achille Papin, można się domyślać, co to jest na prowincji norweskiej, człowiek z samego Paryża, który w takim napadzie melancholii przyjeżdża na fiordy norweskie, by trochę temu splinowi zaradzić, podziwia melancholijne pejzaże i prawem symetrii, chciałem powiedzieć powieściowej, tutaj narracyjnej, zakochuje się w drugiej z sióstr, tym razem może tamta była piękna, ta z kolei obdarzona nadzwyczajnym głosem. Te awanse były nawet dość odwzajemnione, ale też mocno skrywane. To wychowanie w rygorystycznej moralności zrobiło swoje. Papin zaczynał udzielać lekcji śpiewu, rysuje przed nią, przed ojcem, nieufnym, co zrozumiałe, znakomitą przyszłość śpiewaczki. I pewnego razu w trakcie ćwiczeń z arii Don Giovanniego, bo cóż by innego mogli śpiewać, Papin całuje ją znienacka w policzek i jak trafnie pisze jeden z nielicznych komentatorów tego opowiadania, w każdym razie dobrych, filozof francuski Alain Fanquil-Crow, powiada on w takim aforystycznym skrócie: Filipa stała się na powrót Filipem. I w tej jednej chwili, mówiąc już językiem nam bliższym, wszystko zostało pozamiatane. Papin zrozumiał, że nic tu po nim i najbliższym statkiem odpływa do Paryża. Trzecie, najbardziej brzemienne w skutki zakłócenie zwyczajnego rytmu życia ma miejsce pewnej deszczowej nocy w roku, w czerwcu 1871 roku, ta data jest ważna. Otóż w progu pojawia się przemoknięta docna, w progu domostwa sióstr, niejaka Babette Herson, uciekinierka z Paryża, w którym to Paryżu rozegrała się, a właściwie jeszcze w trakcie jej ucieczki wciąż się dzieje, wielka krwawa jatka, nazwana później, jak wiemy, przez historyków komuną paryską. Babette była w tym czasie, w latach właśnie tych po drugiej części wieku XIX, prowadziła w 60-tych, 70-tych latach wielką, wspaniałą restaurację Café Anglais. To wiemy o niej na pewno, na razie tylko w takim jednym skromnym zdaniu. Wiemy też, że straciła w tych zdarzeniach męża i syna i sama musiała ewakuować się przed niechybną śmiercią, a dom sióstr, bo to bardzo dziwne przecież, żeby aż z Paryża się pojawić w Norwegii, na prowincji, znalazła z polecenia, a kogoż by innego, jak nie Achille Papin. Babette, jak łatwo się domyślić, nawet w tych skromnych warunkach, pokazuje nadzwyczajny kunszt kulinarny i w to surowe, codzienne menu wprowadza trochę kulinarnego szaleństwa. W zasadzie ten cały zagadkowy, przyznacie Państwo, na granicy prawdopodobieństwa, splot wydarzeń zmierza w zasadzie w stronę subtelnie, niezwykle subtelnie przygotowywanej literacko kulminacji. Tą kulminacją okazuje się w istocie zapowiedziana w tytule sekwencja rozciągnięta w czasie, tytułowa uczta, którą to ucztę zamierza, informuje o tym siostry, wydać pewnego wieczora Babette, po to, by wraz z członkami kongregacji, wspólnoty, uczcić setną rocznicę urodzin pastora. Nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że na tę kolację, na tę ucztę przeznacza sumę 10 tysięcy ówczesnych franków, co
Było sumą szokującą nie tylko dla tych biednych niewiast i ubogiej do granic bólu kongregacji, ale i w ówczesnej Francji, w ówczesnym Paryżu suma ta była zupełnie niebotyczna. Ta suma została przez nią wygrana na los, który zostawiła, w Paryżu i wyjeżdżając już z Paryża okazało się, że po latach na ten los przypadła owa wielka suma. I co? I tyle. W zasadzie tyle, jeśli chodzi o szkielet czysto fabularny tej opowieści. Przyznaję, że wybrałem na to pierwsze spotkanie, też zastanawiałem się nad paroma tekstami, które problematyzują, czy zadają pytania o to, czym sztuka jest, o istotę sztuki. Uczte Babet nieco przewrotnie. Dlaczego? Otóż z paru powodów. Po pierwsze, owszem, wydaje się, że, albo nie wydaje się, w istocie rzeczywiście akcja toczy się w głębokiej XIX-wiecznej przeszłości, ale pytania, które ten tekst nam zadaje, ta opowieść przed nami stawia, pytania o przypadek, o przeznaczenie, o uczucia, o sztukę wreszcie, albo wykładni twardej, mocnej, teologicznej, religijnej, o łaskę, o naturę łaski. To są przecież, jeśli nie wszystkie, to przynajmniej w znacznej części nasze pytania. Po drugie, owszem, wydaje się zrazu takim, kiedy się zaczyna czytać pierwsze może 15 stron, takim dość uroczym, nieco właśnie anachronicznym, może nieco passé, uroczym literackim bibelotem, ale okazuje się ze strony na stronę, że ten obyczajowy realizm XIX-wieczny ma swoje drugie, a może i trzecie niepokojące dno. Po trzecie, owszem, opowiadanie to można bez trudu streścić, co jak widać postarałem się lepiej czy gorzej przed Państwem uczynić, ale z każdą stroną, jakby wyjąwszy wstępny najazd, czujemy, że jest w nim jakiś semantyczny nadmiar, że jest coś, co z ogromnym trudem przekłada się na pojęcia. Że nie da się tego, co najważniejsze, zamknąć w prostych pojęciach, ponazywać pewne rzeczy i mieć, by także z tym spokój. Po chyba czwarte, owszem, wydana przez Babet uczta, kolacja, mówiąc może mniej pompatycznie, jest, owszem, no jest ekspresją jej ogromnych talentów, zdolności kulinarnych, ale, i to jest rzecz niebywale ciekawa, finalnie okazuje się przykładem wielkiej, wspaniałej sztuki. Ale nie uprzedzajmy faktów. W kontekście naszych rozważań, to jak ja bym chciał zająć Państwa tym tekstem, ważne jest to, co napisał wspomniany już Alain Finkielkraut, rozpoczynając swoje, trudno to nazwać egzegezą, to jest bardziej sprawozdanie z lektury, zresztą bardzo, bardzo piękne, bardzo wgłębne, czułe, z lektury Uczty Babet. Potwierdza on, nawiasem mówiąc, i dlatego ośmieliłem się in extenso zacytować ten fragment, intuicję o wadze literatury, mocy poznawczej, od których rozpocząłem. Pisze Finkielkraut tak. Czym jest cywilizacja? Czym jest sztuka? Czym ideał, a czym łaska? Na te ważkie pytania Karen Blixen odpowiada, pisząc opowiadanie pod tytułem Uczta Babet. By zmierzyć się z tym, co najważniejsze, wybiera nie teorię, lecz anegdotę. Nie ma w zanadrzu pojęć, lecz gotową historię. Odrzuca spekulatywną drogę filozofii i indukcyjno-porównawczą metodę nauk społecznych, poszukiwanie sensu i objaśnianie fundamentalnych doświadczeń przybiera u niej postać czarownej formuły. Był sobie raz. Bo też w istocie jest opowiadanie, i to jest pewien trop, ważny trop do lektury głębszej tego tekstu. Tekst Karen Blixen jest pewną formą baśni albo, co może nawet bardziej uprawnione, literacką parabolą, przypowieścią o sztuce i artyście. A więc nie teoria, ale anegdota, nie pojęcie, ale historia, nie dyskurs, ale fabuła, baśń, przypowieść. Radio Spektrum. Radio Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.